Dzień dobry, Magdalena Marszałek. Zapraszam na piątkowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. W dzisiejszym programie powiemy o pomyśle przyznawania dodatkowych punktów dla szczepionych dzieci podczas rekrutacji do żłobka czy przedszkola. Uważam, że powinno się szczepić dzieci, natomiast ja też rozumiem, że to rodzice powinni podejmować decyzję. Cennym sprzęcie od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który trafił do gorzowskiego szpitala. Przez 27 lat 14 milionów, a w ostatnim roku 10 milionów. A także o skróceniu dni Gorzowa. Taką decyzję podjęły władze miasta. Wynikają one z postulatu mieszkańców. Wraca temat premiowania przy rekrutacji do żłobków zaszczepionych dzieci. Do prezydenta Gorzowa trafiła właśnie kolejna interpelacja w tej sprawie. Chodzi o to, aby przy naborze do miejskich placówek w pierwszej kolejności przyjmowane były maluchy korzystające z programu szczepień. Magistrat nie mówi nie, ale o zdanie chce zapytać samych rodziców. Zapowiada przeprowadzenie specjalnej ankiety. Ja jestem absolutnym zwolennikiem obowiązkowych szczepień dla dzieci i uważam, że powinno się szczepić dzieci. Natomiast ja też rozumiem, że to rodzice powinni podejmować decyzję. Dałem właśnie taki przykład w Warszawie, on będzie realizowany w Gorzowie, czyli najpierw ankiety w żłobkach. W Warszawie skończyło się to w taki sposób, że 90% rodziców uznało, że chce, żeby pierwszeństwo przyjmowania do żłobków miały osoby zaszczepione, dzieci zaszczepione. I tak się dzieje w Gorzowie. Już te ankiety zaczynają docierać do żłobków, do rodziców. Rodzice odpowiedzą, jestem przekonany, bo znacząca większość rodziców to są rozsądni ludzie, więc jestem przekonany i spokojny o wyniki tej ankiety, ale uważam, że to tak naprawdę decyzja powinna należeć do rodziców. Jeśli decyzja rodziców będzie taka, że chcą, żeby do żłobków pierwszeństwo miały zaszczepione dzieci, to wprowadzimy to uchwałą, a w zasadzie zmieniając statuty tych żłobków, tak jesteśmy umówieni z panią dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i wprowadzimy to w Gorzowie. My w tej chwili jesteśmy na takim etapie, żeby też to zweryfikować, czyli to będzie też odpowiedź na te interpelacje właśnie radnych. Dzisiaj jest tak, że wprowadziliśmy taki sondaż do żłobków. Pytamy rodziców, osoby zainteresowane właśnie pobytem dzieci w żłobkach o to, jakie jest ich zdanie na ten temat. My po zbadaniu tych ankiet, które się w żłobkach znajdują, będziemy wiedzieli, jaki jest stan oczekiwań właśnie rodziców w tej sprawie. I potem będziemy rozmawiali na ten temat w dalszym ciągu z radnymi właśnie. Będziemy się starali szukać takiego rozwiązania, które będzie po pierwsze zgodne z prawem, żeby po prostu ta praca nie poszła na darmo i po drugie, żeby przyjąć jakieś stanowisko zgodne z wolą mieszkańców. Od kilku lat jest obowiązek przedszkolny, czyli wszystkie dzieci mają obowiązek od pewnego wieku być w przedszkolu, czyli tu nie możemy ograniczyć dostępu do przedszkola żadnemu dziecku. Natomiast jeśli chodzi o żłobki, to jest tak, że dziś w Gorzowie jest bardzo wielki deficyt miejsc w żłobkach i bardzo często rodzice się skarżą i mają taki duży niepokój, że szczepią swoje dzieci, natomiast te dzieci, które są niezaszczepione, one niestety mogą zarażać też te zaszczepione dzieci. Nie mamy dobrych informacji dla palaczy, szczególnie tych, którzy palą mentolowe papierosy. W najbliższym czasie będą musieli przerzucić się na inne, zrobić zapasy albo najlepiej zerwać z nałogiem. Wszystko z powodu unijnej dyrektywy, która zakłada, że od maja mentole mają zniknąć z rynku. To dlatego, że charakterystyczny aromat dodawany do wyrobów tytoniowych maskuje nieprzyjemny dla wielu osób zapach dymu, a tym samym przyczynia się to do wzrostu liczby nałogowych palaczy. Wszystkie papierosy są bardzo szkodliwe. Do końca nie wiem, jaki jest cel producentów papierosów smakowych, ale myślę, że jest to cel taki no, czysto komercyjny, tak? Bo to są równie szkodliwe papierosy, jak papierosy niesmakowe. No, my jeszcze mamy, my posiadamy. Uważam, że to jest zbędne, takie jednych papierosy zostają, drugich nie. Przecież to do człowieka właściwie należy, jakie on chce palić, tak? No nie wiem, to jest dla mnie niezrozumiałe. No bo dlaczego ktoś ma mi nakazywać, jakie papierosy mam palić, jeżeli palę? Ja w tej chwili jeszcze palę, ale inne palę. Po prostu te super lacy i jakoś tego, jeszcze żyję. No bo jak się ludzie przyzwyczaili do tych cienkich, chcę sobie kupić coś w aptece, nie wiem, czy plaster sobie kupić, czy coś, żeby
oduczyć się. Szkodzimy sobie bardzo, bo papierosy to jest taki element, który zawiera mnóstwo substancji trujących, smolistych, kilka tysięcy, w tym bardzo niebezpieczny benzopiron oraz produkty smoły pogazowej, które jest znajdują się w papierosach. Doprowadzają one do destrukcji tkanki płucnej, do chorób przewlekłych układu oddechowego, do powolnego umierania. Władysław Dajczak ponownie będzie wojewodą lubuskim. Po zdobyciu mandatu poselskiego Dajczak złożył rezygnację, ponieważ prawo nie pozwala na łączenie tych stanowisk. Teraz premier rządu Mateusz Morawiecki powierzył mu stanowisko wojewody lubuskiego po raz drugi. Władysław Dajczak w przeszłości był senatorem i radnym sejmiku województwa lubuskiego. Zwolnione przez Dajczaka miejsce w Sejmie obejmie Jacek Kurzępa, który był posłem Prawa i Sprawiedliwości w poprzedniej kadencji. Po nowym roku paliwa drożeją w zastraszającym tempie. Podwyżkę najbardziej odczuwają właściciele diesli. Jeszcze w grudniu za litr oleju napędowego na gorzowskich stacjach musieliśmy zapłacić poniżej 5 zł. Teraz cena podskoczyła nawet do 5 zł i 33 groszy. Niewiele mniej zapłacimy za litr benzyny bezołowiowej, choć znajdą się stacje w Gorzowie, gdzie benzynę kupimy jeszcze za mniej niż 5 zł. Najdrożej jest na stacjach sieciowych, natomiast najtańsze paliwo kupimy na stacjach zlokalizowanych przy marketach. Ponad 38% Polaków regularnie bierze udział w niedzielnych mszach świętych, a 17% przystępuje do sakramentu Komunii Świętej. Wynika z nowego rocznika statystycznego Kościoła katolickiego w Polsce za 2018 rok. Oznacza to, że blisko 60% Polaków nie uczestniczy w życiu Kościoła katolickiego. Najwyższy poziom uczestnictwa w niedzielnej mszy odnotowano w diecezji tarnowskiej, ponad 71%. W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej odsetek ten jest jednym z najniższych w kraju. W naszym regionie udział w niedzielnych mszach świętych deklaruje zaledwie 27% mieszkańców. W rewanżowym meczu pierwszej rundy Eurocup Women koszykarki Invest in the West Enea Gorzów przegrały na wyjeździe z Enisei Krasnojarsk 77-93. W pierwszym meczu akademiczki wygrały 67-66 i to Rosjanki po zwycięstwie w dwumeczu awansowały do kolejnej rundy. Podopieczne trenera Maciejewskiego przygotowują się teraz do rewanżowych spotkań w polskiej lidze. Najbliższe spotkanie w basket lidze kobiet koszykarki z Gorzowa rozegrają z akademiczkami z Lublina. Już w niedzielę 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki wsparciu WOŚP gorzowski szpital otrzymał do tej pory sprzęt o wartości 14 milionów złotych. Z tego tylko w ostatnim roku do lecznicy trafił sprzęt za ponad 10 milionów złotych. Były to między innymi rozkładane fotele dla opiekunów dzieci, łóżeczka niemowlęce, urządzenia do badania słuchu noworodków czy też rezonans magnetyczny. Od początku, od 28 raz orkiestra będzie grała, czyli przez te 27 lat te dary, na które Państwo się złożyliście, na które i wolontariusze zapracowali, mieszkańcy wrzucili te złotówki, to jest ponad 14 milionów, które trafiły do naszego szpitala. To jest 14 milionów sprzętu najbardziej potrzebnego. Przez 27 lat 14 milionów, a w ostatnim roku 10 milionów. 10 milionów to są te dary, które otrzymaliśmy w ostatnim roku. To jest po prostu coś, co jest dla nas niesamowite. Jest to sprzęt nowoczesny, bardzo funkcjonalny. No, pacjenci, dzieci są z niego zadowolone, pasuje im, także to jest chyba najlepszy wskaźnik tego, że jest to trafiona inwestycja. Otrzymaliśmy dar z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w postaci 25 łóżeczek niemowlęcych. Dar wart około 81 tysięcy złotych. Koszt pojedynczego łóżeczka to jest ponad 3200 zł. Mamy piękne, estetyczne, bardzo praktyczne, nowoczesne łóżeczka. Mamy leżały na podłodze, na krzesłach, nocowały wielokrotnie, zresztą sama doświadczyłam tego. To jest krok dobry, w dobrą stronę i Jurek robi dobrą robotę. Kończymy w tym momencie dwie bardzo ważne rzeczy. To jest aparat rentgenowski z ramieniem C dedykowany dla dzieci, też dla dorosłych, ale głównie dla dzieci. Ale to, co jest dla nas najważniejsze, to jest rezonans z aparatem do znieczulenia i to jest wartość tego aparatu, to jest ponad 8,5 miliona złotych. Jeden z najbardziej nowoczesnych urządzeń w kraju. Więcej na temat pomocy, którą otrzymał gorzowski szpital od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w rozmowie w Cztery Oczy tuż po informacjach. Gościem Anny Kluwak będzie Robert Surowiec, wiceprezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie.
Prezydent Jacek Wójcicki podjął decyzję o skróceniu dni Gorzowa. Świętowanie w tym roku potrwa 2 dni, a nie tak jak do tej pory 3 dni. Imprezę zaplanowano na sobotę 20 czerwca i niedzielę 21 czerwca. W ten sposób miasto ma zaoszczędzić pieniądze, które zostaną przeznaczone na inne, ważniejsze cele. Taką decyzję podjęły władze miasta. Wynikają one z postulatu mieszkańców, a przy okazji radnych, do których te postulaty docierały. Nieustannie wsłuchuję się w opinię naszych mieszkańców, to po pierwsze. Po drugie, w roku bieżącym mamy zapisane w budżecie, że będziemy brali kredyt w wysokości około 106 milionów złotych. W związku z tym dobry gospodarz, jeśli bierze kredyt, no to przecież nie przeznacza je na to, żeby się bawić. Musimy się bawić, powinniśmy się bawić, ale w sposób naprawdę bardzo racjonalny. Uzasadnienie jest takie, żeby z powodów tych wielkich inwestycji, które mamy w mieście i sporych wydatków, zrezygnować z rzeczy, które są kosztowne. Potrzebne są środki finansowe na to, żeby skończyć już rozpoczęte inwestycje i żeby przeznaczyć środki finansowe na inwestycje, które rozpoczniemy w roku bieżącym. Z tego, co obliczono, to będą oszczędności około 800 tysięcy. Podszedł pan prezydent bardzo po gospodarsku i to jest według mnie bardzo budujące. Zobaczymy, jak mieszkańcy to zaakceptują, jeśli uznają rzeczywiście, że takie dwudniowe wydarzenia dla nich są wystarczające, to zostaniemy przy tym, a jeśli będą mieli na ten temat inne zdanie, będziemy się zastanawiali wtedy nad poszukiwaniem środków i znalezieniem innego rozwiązania. Takie właśnie wydarzenia to są przede wszystkim dla mieszkańców. One nie są ani dla urzędników, ani dla radnych. To właśnie mieszkańcy decydują o tym, czy chcą mieć swoje święto, czy chcą go w określonym terminie. Bardzo często jest wiele różnych kontrowersji na temat na przykład właśnie tego, kiedy powinniśmy mieć różnego rodzaju wydarzenia w mieście. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym serwisie. Na kolejne wydanie informacji Telewizji Gorzów zapraszam już w poniedziałek o godzinie 17:30. Do zobaczenia.